Cześć, tutaj Marcki, kolejny odcinek z serii Fallout 4. Wróciliśmy tutaj z Cotswortem do Sanktuarium, bo był problem trochę z przeniesieniem całego sprzętu. Po drodze znaleźliśmy też antybiotyki i ja mogłem się Seems to wyleczyć, be growing well. bo był problem, zachorowaliśmy na coś. Też z innych rzeczy. Need to assign someone to this. Z innych rzeczy to jest to, że właśnie co to było? Znaleźliśmy pancerz, ale nie mieliśmy baterii. No i chyba to wszystko. Udajemy się teraz na tą misję do Korwegii. Tam jakiś kluczyk znaleźliśmy, czy coś, bo osadnicy Stenpine Bluff nie chcą się do nas przyłączyć, jeśli nie zabijemy Raidersów. I teraz tak właśnie się zastanawiam, czy wziąć ten nasz pancerz wspomagany, jest jaki jest, zardzewiały, czy nie. Ale chyba raczej sobie darujemy. Do poziomu mamy chyba już niedaleko następnego. Tu nam mało co brakuje. Idziemy jeszcze tylko szybko, posadzimy tutaj te arbuzy, czy co to tam jest. Bo coś tutaj dalej mamy problem z transportem, będzie jakichś innych rzeczy. To niech sobie, a to rośnie, to. Aż ta melon, to melon. Wielkie melony. Niech sobie tu rosną. Będą mieli co jeść. O, mamy multifruty następne. No to niech rośnie z tej strony. To może i tam przeniesiemy. O, tu jeszcze coś mamy. A, więcej tato. Tu kontynuujemy naszą plantację, tato. Dobra, mamy tato posadzone i dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Lecimy do Korwegii, do fabryki Korwega. Jacyś się tam rajdersi zakorzenili dosyć ostro. I okradają tych osadników Stenpine Bluff z jedzenia i powiedzieli też, że jak ich nie zabijemy, to znaczy Raidersi powiedzieli, że jak nie będą dawać jedzenia im, to ich pozabijają, tych Stenpine Bluff i tam takie rzeczy. A tam dwóch osadników chyba tylko jest, nie więcej. No ale dobra, tu uratujemy dwóch. Cotsworth z nami idzie, chyba. Oczywiście on się gdzieś zawsze gubi. O. Dobra. Gdzieś tam jest. Kwiatki. Będziemy musieli sobie wynaleźć jakiś perk do robienia lekarstw jakichś lepszych i do polepszenia trochę steampaków, bo troszkę nam tego brakuje tutaj, tego życia, tych punktów życia. O, ktoś się tam bije z jakimś psem. Jeszcze więcej psów. Cotsworth? Look alive. Check it out. Ty jesteś moim Iron Manem, to ty lecisz pierwszy. Bo ten pan nie podołał zadaniu. Take a look. Over there. Go check it out. Nie chcę atakować go. Cotsworth, jaki ty jesteś czasami bezużyteczny. Albo to jakiś mocniejszy ten.
Ten pies. Tam jeszcze się coś rusza. Dobra, więcej. Więcej amunicji. Jakaś maska. Mięso to bierzemy. To widać nam potrzebne jest. Troszkę to weźmiemy. Więcej mięsa. Kapsle. Amunicja. Czyli nic ciekawego. Polepszyliśmy sobie, aha, no tak, polepszyliśmy sobie trochę, a nie, nie polepszyliśmy. No to zapomniałem polepszyć naszego kijaszka. O, marchewka. To się przyda wszystko. Tu nic niestety nie ma. O, melon. I dwa steampaki. O, to nawet niezła tutaj okolica. Coś tam można było zebrać. No ale lecimy dalej. Będziemy się tu zagłębiać, co tutaj się bronili jacyś osadnicy przed psami, no ale niestety nie udało im się. Gdzie jest ta fabryka? Daleko ona jest? Zaraz sprawdzimy może na mapie. No, kawałek jeszcze jest. Mamy tutaj właśnie misję. O, tutaj jakieś... Co to jest? A, to... O, to po prostu był kibel. A z nim karaluchy. Nie dałem spokoju, ale mnie przestraszyły. Że mało nie musiałem skorzystać z tego. No teraz będę musiał chyba skorzystać, bo już galoty trochę są popsute i śmierdzące. Dobra, lecimy do fabryki. Raidersi czekają. Łatwo pewnie nie będzie bez pancerza wspomaganego, no ale... No jeszcze jakieś muchy. Cotsworth, gdzie jesteś? That one. Atakuj muchę. Co, już Cotsworth? Ty szybki jesteś. Coraz lepiej ci to idzie. A, tu, o, Cotsworth. No, no to mamy poziom. Za karalucha. Tu co, nic tu nie ma, ale karaluchy były. No dobra. Dobra, weźmiemy sobie jakiś poziom, walniemy. Od czegoś. I tylko właśnie od czego? Otwieranie zamków czy lepsze steampaki? Chyba weźmiemy te steampaki lepsze. Nasz kijaszek się jeszcze spisuje, ale na długo pewnie nie wystarczy. O, tu jakaś... Jakiś parking? Bardziej kino chyba. Dobra. O, no to jeszcze więcej krytoszczurów. Cotsworth, atakuj. Wszystko trzeba za ciebie robić, Cotsworth. Tu mamy mięsko. Jakie brzydkie te krytoszczury. Pozabieramy to. Gdzieś tam usmażymy. O, dużo radiacji, uciekamy stąd szybko. Przydałoby się to sprawdzić kiedyś. Następny krytoszczur tam chodzi. Dobra, lecimy do... Może do fabryki. Raz, dwa.
Tu nic we wagonie. A to tu chyba nasza fabryka nas czeka. Idziemy tutaj dookoła. Przydałoby się jakieś łóżko i gdzieś to się przespać z godzinkę, żeby to zapisać, bo przecież znowu będziemy wracać nie wiadomo skąd. W Lexington jakimś jesteśmy. Może tu w Red Racket będzie łóżko. Chyba lepiej kija mojego przygotuję. Bilardowego oczywiście. Tu nic nie ma. Bierzemy. Tu nic nie ma. Pomnik. A zobaczymy przy okazji. A tego nie możemy polepszać. Tej zbroi. No niestety będziemy musieli sobie znaleźć jakąś zbroję, choćby od Raidersa. O! To jest miejsce na pancerz wspomagany. O, tutaj będziemy może... A, polepszyłem sobie tą broń. Żeby była bardziej też można było wręcz nią walczyć. To wywalić. Dobra, może taką ostrą. Aha, bo to mamy dobra, to mamy polepszone naszego kijaszka i ma takie ostre zakończenie od bagnetu teraz na sobie. Dlatego obrażenia chyba większe zadajemy. Tylko żeby gdzieś tu było łóżko. Może tu w tym domu. Ojejku, ale mnie przestraszył w ogóle. Boże, kurczę. Cotsworth, bierz ich, to gule. Patrz ile ich jest. Niech się palą gule. Cotsworth, mało w portki nie narobiłem. Bierz go, gdzie ty uciekasz? That's your target. Kurde mol, Cotsworth, narobiłem w gacie już teraz chyba naprawdę. Ale mi przestraszyli. Cotsworth, idź tam sprawdź, a ja tu poczekam. Bo już teraz to już się boję tu wchodzić w ogóle. Jeszcze jeden idzie, Cotsworth. Hey. Over there. No, tak, żebym mu nie walnął, to byś go nie zabił. Oj, Cotsworth. Tu nic nie ma w skrzyneczce. Cotsworth, chodź, bo się teraz boję tutaj iść. O, tu jakieś połączone. Co to góle sobie porobiły takie? Przejścia? A, bo to jest nasza fabryka. Kurwegi, a tam jakiś pan już stoi. I będzie trzeba go killim. Bo my wszystkich to będziemy musieli killim. Jak to mówił Siarasiarzewski.
Tak teraz trochę strach tutaj iść, bo... Jak mnie zobaczą z góry, to zaraz zaczną do mnie walić. Cotsworth, idziemy szybko szukać. Idziemy szybko szukać łóżka. Nigdzie nie ma żadnego łóżka, Cotsworth. Co teraz? Tam jest jakiś budynek, może w tam będzie. No, z tego budynku to nic tu nie zostało. Okulary. Amunicja. Znowu te karaluchy. Przebrzydłe. Jeszcze takie małe. Oto legendarny jakiś robal. Cotsworth, gdzie ty znowu jesteś? Przecież ja mu nic uszkodzę i nie robię. Cotsworth, uciekamy. Gdzie ty znowu jesteś? Dobra, dwa karaluchy zabite. Ale tam był ten legendarny. Gdzie ten Cotsworth znowu poszedł? Taki będzie bardziej chyba rekreacyjny odcinek, zamiast będziemy wchodzić do fabryki, to będziemy szukać łóżka. A łóżka jak nie było, tak nie ma. O, tam jeszcze ktoś, coś na mnie świeci do mnie. W jakimś pancerzu wspomaganym. Panie święty. Co my teraz mamy robić? Cotsworth się gdzieś zgubił. Łóżka nie ma. A jest fabryka. No nic, lecimy do fabryki. A jak my tu mamy wejść do tej fabryki? Tam jakichś dwóch panów stoi. Jak ja mam ich teraz zabić tam? Tu murem wszystko ogrodzone. O, jeszcze jeden pan idzie, a tu jakieś światełko mi mryga. O, a tam wieżyczka jeszcze jakaś jest. My chyba musimy stąd po prostu spierniczać. No właśnie. Chyba będziemy musieli użyć naszej strzelby nowej. Bo coś to tutaj słabo to wygląda. O, tu jeszcze chyba ktoś na górze stoi. No to będzie tych przeciwników. A, bo to wieżyczka jakaś niezła. I jeszcze do nas nawala. Tu ktoś do mnie strzela z tej strony. A tu jest jakiś. No. To jednego mniej. Ale tu jeszcze ktoś do mnie strzela.
Nie wiem skąd i Cotsworth się gdzieś jeszcze zgubił. Jak zwykle zresztą. A, bo tu leci do nas jeden pan. Dobra, masz steampaka, to już jest dobrze. Najgorsza to będzie ta wieżyczka chyba. O, jeszcze do nas nawet pod wodą strzelają. Może gdzieś naokoło wejdziemy. Ło. Ktoś mnie gdzieś skądś strzela. Tutaj jest jakiś pan. O, a tam jeszcze jeden pan. Ale to już chyba za daleko, jak na tę broń. Znaleźliśmy jakiś sygnał wojskowy. O, nie mogę tu wejść. Nie mogę tu wejść. O! No i nie mamy amunicji. A co jeszcze mamy za broń? Mamy nasz pistolecik jakiś. Ale też tylko 5 sztuk amunicji. To są ludzie, czy to... No chyba raczej raidersi. Ja ci zaradam. Jak tylko nie będą mieli jakiejś strzelby, to będzie dobrze. Bez Cotswortha nie mamy za bardzo jak tam wejść. Gdzieś na górze stoi pani i strzela do mnie. O, głowa jej odpadła. Cotsworth, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, gdzie ty chodzisz, że zawsze się gdzieś musisz zgubić. Dobra, nasz kijaszek. Butelka piwa. O, piwo to bierzemy. Piwko bierzemy. Butelki bierzemy. Ale nam łóżko jest potrzebne. Co tu, nie można do góry wejść? Teraz będziemy tak chodzić. Jak z kupą. Tam jest jeden. No właśnie, to jest bullshit i idź sobie stąd. Sobie to wrzucimy tu. Strzelbę tu. I to może tu. Mam tylko jeden koktajl Mołotowa, to jest najgorsze. Dwa, no to i tak niezbyt dobrze. No ja nie wiem,
co to było. Ale ta wieżyczka to mi się nie podoba w ogóle. Hiding from me? Not even possible. O, tu jest, tu chodzi. Co ta wieżyczka żyje jeszcze? No, to rajdersi pokonali. No, wieżyczka jak żyła, tak żyje. Ktoś jeszcze do mnie strzela i nie wiem skąd. Panie drogi. Nie dość, że wieżyczka, to jeszcze ktoś na dachu. Nie no, z takiej odległości to wieżyczki nie trafimy. Takie na szybkiego będzie. No, chyba raczej nie będzie. A tu jeszcze jakiś pan rider stoi. Ło! Jestem. Cotsworth do boju. Bierzemy dubeltówkę, nie ma to tamto. Cotsworth sobie radzi, świetnie. No patrzcie jak mnie trafił, skubany. Chyba będziemy musieli wody sobie popić. Bo to już był fuks jak. I woda. Dobra, napiliśmy się jeszcze, co by tu było warto zmienić. No tak. Może pistolet weźmiemy, bo słabo coś to widzę. Naszym pancerzem, tym co mamy, jakaś zwykła kurtka, no to nie zbyt to wygląda. Cotsworth, bierz ich. Nie no, stąd tego chyba raczej nie trafimy. Oni nas trafiają oczywiście. Bierz go, Cotsworth, bierz go. No właśnie. Gdzie jesteś, Cotsworth? Tu gdzieś strzelają do nas. Raidersi. Dobra, Cotsworth, idziemy na YOLO. Gdzie oni są? Dawaj, Cotsworth, na górę. Cotsworth, ty za dużo gadasz, a za mało robisz. No widzisz, jakby mnie strzelają tutaj? Jeszcze się wpakujesz gdzieś tutaj. Duża ta fabryka, nie, Cotsworth? Mógłbyś coś zrobić.
Nie mamy amunicji do tej snajperki niby. Do tej też nie. No i tak ogólnie to mamy mało amunicji. Mamy pistolet. Jeden tam stoi. Jeszcze, a, szukają nas, dobra. No Cotsworth, odejdź. Lecimy tutaj. Tutaj był gdzieś taki tunel jakiś. Cotsworth, ty już na dole? Jak ty to zrobiłeś? Znaczy tu jest wejście i tu jest wejście. A które jest do tego? To? Nie. To pewnie to. Idziemy, Cotsworth, gdzie jesteś? O, jeden tutaj stoi w oknie. No, czyli w krzesło strzelałem. Myślałem, że ktoś stoi, wygląda jak w czapce jakiejś. Tutaj Cotsworth, cicho, po cichu teraz. Cotsworth, bierz go. Co, zabiłeś go, Cotsworth? No pięknie. Bierzemy aluminium. Idziemy, Cotsworth. Po cichu, po cichu. Bo chyba jeszcze ich tu parę jest. O, baseball. To znaczy, że tego szukamy. Do kitu ten pistolecik. Zmienimy sobie na ten zwykły 10 mm. Bo tutaj panowie strzelają do nas. Nie chcą walczyć, wręcz tak jak my to sobie zaplanowaliśmy. Znaczy jeszcze z nimi będziemy wręcz walczyć, tylko musimy pancerz znaleźć po prostu. No i właśnie tak mamy to robić. Jednym strzałem po cichu. To chyba nam jeszcze tutaj zostało. To dwie. A tu jeszcze do góry można iść dalej. Cotsworth, idziemy. Czy to najgorsze, że. Jeden jest tutaj, aż na górze. Się nas dalej szukają. Tu gdzieś jakiś pan stoi. Pan Riders, no właśnie. Bierz go, Cotsworth, bierz, bo aż mnie uszkodził w głowę. Znowu nam brakuje wody. Zawsze po każdym steampaku nam brakuje wody. Ten dalej tutaj stoi gdzieś na samej górze. Cotsworth, ale ty gadasz. Tu jakiś ze strzelbą stoi. Jak nas wiśnie tutaj, to będzie wtedy dopiero.
Cotsworth, nie gadaj tyle i dawaj go. Bo ja nawet nie wiem, gdzie on stoi. Jeden był gdzieś tam. Nie mam pojęcia, Cotsworth, gdzie on jest. Strzela do nas, ale to ten z góry. A ten co tutaj był... O, jest. No, Cotsworth, jednego mniej. O, właśnie. No to żeś teraz ładnie to zrobił. To mi się podobało. Cotsworth, Iron Man z Fallouta 4. Jeszcze jakiś strzela do mnie. Cotsworth, bierz go. Bo ci panowie to natrętni tutaj są jak... No i co, obkrążamy to? O, tu jest. Cotsworth, bierz go. Dlaczego ty nie umierasz? No to umarł. O, to jakiś pancerz ma taki lepszy. Się zastanawiam, czy go nie wziąć sobie. Zależy jak on, jaki... Nie no, to sobie weźmiemy. I sobie to założymy, zamiast tego co mamy. Bo chyba to będzie lepsze. Co, jaki mamy całkowity pancerz? 22-13. No to nie jest źle, o wiele lepsze niż to co mieliśmy. O, mamy bobbleheada. Od naprawiania. Amunicja, amunicja, pistolet, jeszcze inny. Weźmiemy ten pistolet. Cotsworth? Tak, będziesz dźwigał nasz sprzęt. Damy ci tu parę tych... Ten pistolet. Snajperkę nie mamy już amunicji. Jeszcze jeden pistolet. To może sobie zatrzymamy jedną. O, ten pancerz. Ciekawe, czy mogę ten strój Minutemana założyć na siebie. Jak mam założony... Założony ten pancerz od Raidersów. Tutaj miałem jakieś butelki. O, butelka wódki. Te Newcashery, to wszystko, to nie wiem. Masz dwa melony. Gwineta to też ci oddamy. Bo tego nie potrzebujemy, za ciężkie. Dobra, zobaczymy, czy możemy założyć. A. To nam wzrośnie zręczność i percepcja. A tutaj ochrona. Hmm.
Tak, bierzemy naszego kijaszka. Dobra, mamy Bubbleheada, to już jest dobrze. Nawet nieźle się spisałeś, Cotsworth. Teraz by się przydało jakieś łóżko. No i co, jest tu gdzieś zejście? Jest. Wysoko tu jesteśmy, można sobie podziwiać Boston. Bo tutaj dzieje się akcja. My jeszcze jesteśmy na przedmieściach, ale już niedługo będziemy kierować tam w stronę Diamond City. No i dobra, idziemy do środka. Bo misja jeszcze nie jest wypełniona, widocznie do końca. Mamy znacznik na mini, na tym kompasie na dole. Nie jest minimapa, tu nie ma minimapy. To jeszcze to sobie pozabieramy. Co ten pan ma na sobie? Long Jones. Cokolwiek to jest. To nam niepotrzebne, jak to ja będę wyglądał w takiej masce. No i dobra. Cotsworth, gdzie tu jest wyjście? Tego przekręcić nie można. No trochę ich tu było. Tu mamy wejście. Czy może wejdziemy lepiej głównym wejściem? Głównym wejdziemy. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Znaczy, jak to jest główne? Wygląda na główne wejście. Cotsworth, jak ty to robisz? Pojawiasz się i znikasz. Tutaj zakończymy ten odcinek, bo i tak już jest bardzo długi. I zobaczymy się w następnym, w środku fabryki Corvega. Cześć.